Ostatnio przy okazji Denka śpiewałam sypie się w kontekście pustych opakowań z torby, a dzisiaj powinnam zaśpiewać leje się leje. Po prostu jest tak gorąco, że się rozpływam. Studio mam na poddaszu, więc możecie sobie wyobrazić. Dosłownie jest u mnie jak na jakiejś Saharze. No czuję się co najmniej jakbym była na jakichś tropikalnych wakacjach, z tym, że... Nie jestem. Ale gorąco jest bardzo. Hej, witam was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u was w porządku i jakoś dajecie radę w te upały. Dzisiaj przychodzę do was z makijażem budżetowym i pomyślałam, że dawno właśnie nie było makijażu wykreowanego tanimi kosmetykami u mnie na kanale, ale też mamy czas wakacji, festiwali, różnych koncertów, imprez plenerowych i pomyślałam, żeby właśnie dzisiaj troszeczkę tutaj zrobić, zmalować coś właśnie takiego festiwalowego. Na sobie mam koszulkę AC/DC, a niebawem wyruszam na koncert Rammstein. Udało mi się zdobyć bilety, więc 16 będę w Warszawie. Właśnie, mam tutaj jakichś fanów tej muzyki, bardzo jestem ciekawa, piszcie w komentarzach pod filmem. Słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, jestem fanką właśnie no, każdej muzyki. Jakiś czas temu byłam na Tiesto, w tym roku też zaliczyłam Hansa Zimmera, który oczywiście jest znany z muzyki filmowej. Tak więc jak widzicie, mam tutaj naprawdę bardzo rozbieżne gusta, jeśli chodzi o muzykę. No i właśnie, jeśli chodzi o makijaż festiwalowy, mam nadzieję, że sobie zmalujemy coś fajnego, coś oryginalnego, co będziecie mogli wykorzystać nie tylko na koncertach, ale właśnie na jakichś takich wakacyjnych imprezach. Natomiast zanim przejdziemy do samego makijażu, to jeszcze chciałabym tutaj wspomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep Made in Lab, gdzie znajdziecie bardzo dobrej jakości odpowiedniki znanych zapachów. Jeśli chodzi o Made in Lab, słuchajcie, w ich sklepie pojawiły się aktualnie nowości i mamy tak 8 damskich zapachów, 3 męskie i 1 unisex. Jeśli chodzi o te nowości, to słuchajcie, to są ciągle wybierane najczęściej przez mężczyzn i kobiety zapachy na całym świecie. Oczywiście listę wszystkich zapachów znajdziecie w sklepie Made in Lab, wszystko wam podlinkuję. Jeśli chodzi o, słuchajcie, te zapachy, to naprawdę mam kilka ich buteleczek, używam od dawien dawna, zresztą kiedyś nawet pokazywałam ich produkty u siebie na kanale, więc jestem zaznajomiona z tą marką i muszę przyznać, że naprawdę zapachy są bardzo trwałe i no niemalże identyczne. Niektóre są identyczne całkowicie, bo mam porównanie z oryginałami, specjalnie zamówiłam, żeby sobie porównać i niektóre naprawdę niczym się nie różnią, inne są bardzo zbliżone. Myślę, że jest to fajna opcja, bo za niewielką kwotę, za bardzo budżetową cenę możecie sobie kupić kilka buteleczek i mieć na przykład, wiecie, w zależności od nastroju, w zależności od dnia do wyboru. Bardzo lubię ich maleńkie perfumetki. Zobaczcie, one są tak fajne, tak, że tak powiem, wygodne, bo można sobie wrzucić do torebki, można sobie zabrać z sobą, wrzucić do kosmetyczki gdzieś właśnie na wakacje, w podróż. One mają po 33 ml. Oczywiście są dostępne nie tylko dla pań, ale i dla panów, więc słuchajcie, naprawdę jest to fajna opcja i ja bardzo często używam, właśnie korzystam z takich perfumetek, wybierając się gdzieś na imprezę, wiecie, żeby nie zajmowały dużo miejsca w torebce. Jeśli chodzi o nowości, które do mnie przyszły, to z damskich mam numer 73-75. Jeśli chodzi o numerek 73, byłam go mega ciekawa i w zasadzie to był pierwszy mój wybór. To jest inspiracja Yves Saint Laurent Manifesto i to jest zapach orientalno-kwiatowy, co jest fajne. Na tych buteleczkach, zobaczcie, są ściągi. Nie dość, że pięknie się prezentują, szklane oczywiście, masywne, bardzo eleganckie, ale też minimalistyczne zarazem. No to tutaj właśnie mamy styl orientalno-kwiatowy. No i mamy oczywiście też dla kogo jest przeznaczony, czy dla mężczyzn, czy dla kobiet i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, taka buteleczka ma 100 ml, kosztuje niecałe 40 zł. Natomiast numerek 75 to z kolei inspiracja Chloe Love Story. Bardzo też byłam ciekawa tego zapachu i muszę wam powiedzieć, że pięknie pachnie.
pachną. Naprawdę pięknie pachną i długo się utrzymują. I jeśli chodzi o perfumetkę, którą mam, to jest numerek 17 tutaj. I to jest z kolei inspiracja Caroliną Herrerą Good Girl. I to oczywiście są wszystko nowości. Słuchajcie, polecam oblukać sobie ich stronę, bo tak jak mówię, naprawdę zapachy są bardzo trwałe, bardzo zbliżone do klasyków. I jeśli o mnie chodzi, miałam kilka ich buteleczek i wszystkie wykorzystałam, zużyłam. Jeszcze tutaj mi została jedna, którą mam jeszcze nieotwartą, to jest 48, natomiast cała reszta już, no przede wszystkim pierwsze wykończyłam te perfumetki. Dosłownie psikałam się nimi namiętnie i bardzo byłam z nich zadowolona. Myślę, że tutaj stosunek jakości do ceny jest naprawdę super. Kilka razy ktoś myślał, że mam na sobie oryginał, podczas gdy to były właśnie te tańsze zamienniki z Made in Lab. Był mocny szok i niedowierzanie. Tak więc jeśli o mnie chodzi, szczerze polecam. Możecie mieć kilka buteleczek nie za miliony monet. Tym bardziej, że teraz jeszcze w sklepie Made in Lab macie promocje, takie letnie, ale o tym już nie będę mówić. Napiszę Wam wszystko w opisie pod filmem, bo nie chcę się tutaj już rozwodzić, ale tak, mają różne promocje u siebie, tak więc koniecznie sobie oblukajcie. Dobra, ja już nie gadam, bo się rozgadałam. Przechodzimy do samego makijażu. Przyklejam się do siedzenia. Oh my god. No dobra, Dominika, będzie dzisiaj, będziesz dzisiaj mokra, dziewczyno. Zaczynamy od bazy. Jeśli chodzi o bazę, tutaj mam rimmel, matte primer, matująca baza, to jest coś, czego dzisiaj potrzebuję wyjątkowo. Jak nie używam matujących właśnie primerów, tak dzisiaj to jest ten jeden, jedyny raz. Możecie sobie w ogóle tutaj hello dodać w kalendarzu informację, że Mizia użyła bazy matowej, bo naprawdę wręcz mi się to nigdy nie zdarza. Tutaj mamy tubeczkę 30 ml, słuchajcie, baza, która naprawdę jest bardzo fajna i która o dziwo nie robi, no, mi tutaj jakiejś krzywdy, bo wy wiecie, że ja mam cerę suchą. Oczywiście skórę mam już przygotowaną, stonizowaną, nawilżoną i tak dalej. Więc przechodzę od razu do bazy. Baza jest bardzo kremowa, pięknie się wtapia. Oprócz tego, że matuje, to jeszcze wypełnia pory i trochę właśnie wyrównuje tą teksturę. Sprawia, że skóra jest taka gładziutka, właśnie wygładzona mocno. I też przy okazji bardzo ładnie pachnie, kwiatowo. Tak więc, tak, to jest bardzo sympatyczna baza. Jedna z nielicznych matowych, które moja skóra akceptuje. Kolejnym krokiem jest korektor, tak, dzisiaj troszeczkę tak nie po kolei idziemy. To jest mój ulubieniec, który no, mocno wałkuje i mocno Wam tutaj go sprzedaję na kanale, bo naprawdę jest świetny, przynajmniej w mojej opinii. The Multitasker Conceal Rimmel, mam w odcieniu 30 Light i to jest korektor, który w niewielkiej ilości nakładam sobie tylko i wyłącznie tutaj. Gąbeczka, działamy i tylko i wyłącznie koncentrując się tutaj na okolicy pod okiem go nakładam, nigdzie więcej, no i z drugiej strony. Jeśli chodzi o podkład, no to dzisiaj rezygnuję z podkładów takich klasycznych, kremowych, lejących w płynie na rzecz podkładów w pudrze. Tak, jest tak gorąco, że słuchajcie, absolutnie nie chcę, żeby coś mi się zważyło, spłynęło z twarzy, więc wybieram najbardziej, że tak powiem, no trwałe produkty, które wiem, że będą ładnie się utrzymywać cały dzień, tym bardziej idąc na imprezę, na koncert, gdzieś, gdzie jest parno, gdzie jest wilgotność, gdzie się pocimy i gdzie, no wiecie, jesteśmy narażeni na te czynniki zewnętrzne. Mam tutaj dwa produkty, bo będę je miksować z sobą, żeby uzyskać najlepszy odcień dla siebie. Jestem teraz trochę opalona, dlatego właśnie no, muszę tutaj sobie je zmiksować. I Molly to jest jeden, jedyny wyjątek, jeśli chodzi o ten makijaż budżetowy, bo dzisiaj wiadomo, robimy makijaż przy użyciu bardzo tanich kosmetyków drogeryjnych, dostępnych wszędzie. Molly nie jest najtańsza, kosztuje coś chyba około 100, natomiast
no musicie mi to wybaczyć, po prostu chcę uzyskać tutaj odpowiedni odcień, ale Eveline już jest bardzo, że tak powiem, budżetowym kosmetykiem i to jest Varieté Foundation in Powder, czyli podkład w pudrze, mamy tutaj 93% składników mineralnych i kwas hialuronowy, więc naprawdę super produkt, żeby nie zapychał i żeby tutaj, wiecie, nie robiły się jakieś nam niedoskonałości na skórze, tym bardziej właśnie w upalne dni. W odcieniu 02 mam naturalny odcień i tylko ten jeden jedyny posiadam, dlatego no niestety muszę go sobie zmiksować. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Oba produkty są bardzo przeze mnie kochane, lubiane w lecie, no i też widać, że są eksploatowane. Dobra, no to co, zaczynamy. Tutaj mam pufek, którym nakładam tego typu produkty, miksuję sobie oba i wciskam, żeby sobie skórę zmatowić, ale słuchajcie, tutaj efekt nie ma takiego mocnego wysuszenia i zmatowienia. Te produkty są na tyle fajne, że sprawiają, że skóra wygląda na taką bardzo satynową. Faktycznie ten błysk jest zminimalizowany i skóra wygląda świeżo, ładnie. Te produkty nie są widoczne też jakoś, no w ogóle. U mnie pięknie się wtapiają w skórę, a dają mi też przede wszystkim trwałość i ta skóra no jest ładnie, koloryt jest wyrównany, tekstura jest wyrównana i pięknie skóra wygląda cały dzień, tak więc to jest mój must have, jeśli chodzi o lato. I robiłam ostatnio film dla Was z moimi właśnie letnimi hitami, trikami, patentami. Kto z Was nie widział, to tutaj Wam wrzucę, zobaczcie sobie koniecznie, bo no, tam znajdziecie same perełki, między innymi też te podkłady. Tutaj, gdzie nakładałam korektor, nie nakładałam już tych podkładów, po to, żeby nie robić sobie tutaj tekstury, żeby nie walić za dużo kosmetyków. Sięgam w tym momencie po Paezę. To jest bardzo leciutki jęczmienny puder, który uwielbiam, ubóstwiam właśnie tutaj na okolicy pod okiem. Pięknie wygląda, ładnie utrwala i jest zupełnie niewidoczny, dlatego nakładam go oszczędnie, delikatnie, właśnie tutaj, gdzie nakładałam korektor, tylko po to, żeby zagruntować ten obszar, żeby tutaj też no, nie powchodził mi ten korektor w zmarszczki, żeby mi tutaj nie migrował po tej twarzy i żeby ładnie zabezpieczyć tą okolicę. Swoją drogą to też jest mój hicior letni, polecam Wam, jeśli ktoś szuka dobrego pudru leciutkiego, który zupełnie jest niewidoczny, a robi swoją robotę, no to naprawdę oblukajcie sobie ten, tym bardziej jeśli macie skórę dojrzałą, suchą, przesuszoną i nie chcecie niczego, co będzie przesadnie, wiecie, wysuszać jeszcze. Ten jest naprawdę boski. No, dobra, idziemy dalej. I tym oto sposobem przechodzimy do brwi. Tutaj mamy nowość, jeśli chodzi o mój kufer. Ogólnie mam kilka nowości właśnie w moich zbiorach. Dzięki Klaudia. Klaudia to jest moja widzka, która wysłała mi po prostu paczkę z kosmetykami, które chciała, żebym przetestowała, więc here I am. Dzisiaj właśnie testujemy, nie wiem, czy to hity Klaudii, czy jakieś tam sprawdzone przez nią kosmetyki, ale tak, tutaj mam paletkę i to jest Mystic Warsaw. Eyebrow Palette Blond, czyli odcień dla blondynek, super profesjonalna paletka do stylizacji brwi blond. I mamy tak, tutaj cień do brwi, wosk do brwi, rozświetlacz podłóg brwiowy, aplikator z pędzelkiem. Po otwarciu paleta wygląda tak, no i faktycznie, ten blond jest bardzo blond. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, spróbujemy. Natomiast jeśli nie, to poprawię sobie kredką, żeby nie było. Ale dajmy szansę paletce. Nie będę chyba używać tego aplikatora, tylko wybiorę swój pędzelek. No i najpierw próbuję z tym blondem delikatnie, żeby sobie przyciemnić brwi i ewentualnie wyrównać, wypełnić luki. Nie, słuchajcie, całkiem nieźle jest napigmentowany ten kolor. Ulala. Nie no, wygląda fajnie. Dobra, Klaudia, masz szczęście. Naprawdę, słuchajcie, nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby ładnie sobie wypełnić gapy, szpary i żeby go rozetrzeć. No, jest różnica, prawda?
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale z tyłu za mną jest takie mroźne tło, a wszystko dlatego, żeby chociaż tak troszeczkę mentalnie, wizualnie się schłodzić. Zobaczcie, jak wygląda moja skóra. Specjalnie Was przybliżyłam, żeby pokazać Wam, jak pięknie po prostu wygląda teraz, pomimo tego, że jest tutaj mega gorąco, mega upał i no dosłownie wszystko się klei, to skóra wygląda ślicznie. No i mamy tutaj tak naprawdę dwa w jednym, bo nałożyłam podkład i też puder za jednym zamachem. Tak więc mamy tutaj też zminimalizowane kroki w makijażu i mniej produktu, mniej kosmetyku nawalonego po prostu na tą skórę. Dobra, no to co? Przechodzimy w takim razie do makijażu oka. I tutaj mam nowość w moim kufrze, paletę, którą właśnie dostałam od Claudii, firma Hean, i to jest eyeshadow palette Natalie Beauty. Natalie chyba wszyscy kojarzą. Paletka po otwarciu wygląda tak. Mamy tutaj lusterko i mamy tutaj cienie. Niestety w no boję się, nie chcę teraz ściągać, ale tutaj ten fiolet mi się pokruszył w przesyłce, no przyszedł do mnie taki skruszony, tak więc muszę to zrobić jakoś ostrożnie, bo zaraz mi się wszystko tutaj posypie. Nie mam tego Wam jak chyba pokazać, ryzyk fizyk. Oby nie, oby nic nie poleciało. Tak wygląda po ściągnięciu folii zabezpieczającej. Delikatnie sobie przesłuczujmy tą paletę. Oh my god! No, wow, pięknie są napigmentowane te perły i są bardzo takie skrzące, bardzo błyszczące, mieniące się, więc troszkę nawet jak takie duochromy, ten fiolet tutaj tak się mieni na błękit, naprawdę super. Tutaj mamy taki róż z brzoskwinią, próbujemy jeszcze maty. Ulalalala, no powiem Wam, zobaczymy jak przełożenie na oko, ale no pigment tutaj, nie ma tutaj ani jednego jak na razie słabego cienia, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, nie spodziewałam się tego. Wow, Natalii naprawdę świetna robota. I ponieważ ma być to makijaż festiwalowy, trochę taki odjechany, może nie będę jakoś przesadzać, wiadomo, bo jednak w takim upale zbyt wiele nie ma sensu robić, ale tak, zaczniemy najpierw od przydymienia powieki, będziemy pracować na tym jasnym brązie i może odrobinę tego ciemniejszego, ale zaczynam od jasnego, który będę nakładać tutaj w załamanie. Muszę tylko odpowiedni pędzelek sobie znaleźć. Ach, nie będzie taki pędzelek. Najpierw muszę się pozbyć korektora z załamania. No i zaczynam, żeby oko się otwarło i właśnie, żeby tutaj nadać mu trochę takiej definicji. Bardzo fajnie się rozciera ten cień. Bardzo fajny jest do budowania też. Słuchajcie, naprawdę można go, jak widzicie, dokładać. Naprawdę formuła jest super, bo z jednej strony bardzo mocno napigmentowana, a z drugiej no nie są jakieś takie mega osypujące się, co często się zdarza przy takich właśnie czystych pigmentach. Przejdę teraz do palety, do brwi i ten jasny cień, który właśnie, no to jest taki kolor skóry, on jest przeznaczony tutaj właśnie, żeby sobie rozjaśnić nim łuk brwiowy. Trochę sobie nakładam go tu, rozcierając oczywiście od razu ten brązik przy okazji, żeby nie było tutaj żadnych granic, żadnego jakiegoś takiego nieładnego przejścia. Nałożę sobie jeszcze trochę tego brązu tutaj, w zewnętrzny kącik, żeby tutaj nie było takie jakieś luki, szpary, ale tak niewiele. I wezmę jeszcze odrobinę tego czekoladowego brązu i delikatnie przycieniuję sobie nim zewnętrzny kącik. I troszkę też do załamania, żeby jeszcze to oko zdefiniować, nadać mu głębi, ale naprawdę bardzo niewiele. Rozcieram sobie go delikatnie tu. I jeśli chodzi tutaj o ruchomą powiekę, to nałożę sobie tutaj ten jasny cień z tej palety do brwi, żeby tylko zagruntować sobie. Chcę zostawić ją w zasadzie tak jakby gołą. Bardzo prosty makijaż oka, bo chciałabym skupić się dzisiaj jednak na kresce. Tak, będziemy się bawić eyelinerem, ale to zaraz. I na dolną powiekę jeszcze odrobinę dam sobie tego jasnego brązu, od którego zaczynaliśmy. Trochę, żeby oko nabrało kształtu. I odrobinę jeszcze tego ciemnego brązu w sam
tutaj zewnętrzny kącik. Dlaczego nie wzięłam sobie innego pędzelka? Oj, ty geniuszu, Dominika, dobra. Bardziej precyzyjny pędzelek i rozcieram sobie. I przechodzimy teraz do eyelinera. I tutaj po raz kolejny mam Eveline i tą serię Varieté. Eyeliner oczywiście czarny, bardzo precyzyjny w takim pisaczku. I chciałabym, żebyśmy właśnie dzisiaj troszeczkę się tutaj pobawili eyelinerem. Wcześniej może jednak delikatnie sobie naszkicuję mniej więcej tutaj, gdzie chcę moją kreskę. Na pewno chcę, żeby ona szła gdzieś tu, nieco wyżej. O! I będę chciała, żeby ona tutaj mi dochodziła. Ja lubię sobie czasem naszkicować właśnie po to, żeby dokładnie wiedzieć, mieć podgląd tej linii, jak ona ma iść, żeby potem nie zrobić sobie po prostu krzywdy. No i działamy. Eyeliner mi się kończy. Nie kończ się jeszcze, nie kończ się. Żeby delikatnie sobie złagodzić same końcówki, przechodzę do czarnego cienia i pędzelkiem delikatnie jeszcze sobie cieniem blenduję właśnie tutaj samą tą końcówkę, żeby nie było ostrego, wiecie, zakończenia, tylko żeby tutaj ładnie wykończyć tą kreskę, żeby ona była taka właśnie rozdymiona, więc trochę właśnie cieniem czarnym jeszcze sobie tutaj wszystko rozmiękczam. Przechodzę teraz do kleju Duo. To jest mój ulubiony klej, którym kleję właśnie sztuczne rzęsy, ogólnie wszystko, co się da. No i tutaj mam jeszcze takie świecidełka, słuchajcie, naprawdę bardzo tanie, kupione na AliExpress i chcę sobie kilka właśnie cyrkonii jeszcze dokleić tutaj wewnętrzny kącik, żeby było tak festiwalowo mocno i połyskująco. I zaczynam od średniej wielkości. Trochę w dół, ok. No i teraz przejdę chyba już do mniejszych. Tu, niżej. I na razie styka. Jeszcze się zastanowię, czy coś będę doklejać. Na razie zostawiam to tak. No i co? Możemy przejść już do doklejenia sztucznych rzęs. Dokończę też szybko poza kamerą drugie oko, a później wracam do Was. No i bawimy się dalej. Oczy gotowe, jest zadziornie, jest rockowo, jest festiwalowo. Możemy przejść dalej i wykończyć resztę makijażu, kontur i te sprawy. No i tutaj mam drugą nowość w moim kufrze, też paletka Hean i to jest też edycja z Natalie Beauty Face Contour Palette. I no niestety tutaj przy podróży po raz kolejny, ale cała paletka mi się skruszyła, może nie cała, ale ten rozświetlacz tutaj piękny. Chciałam Wam to pokazać, zanim, że tak powiem, będę go naprawiać i reanimować. Są tutaj dwa bronzery, jeden jaśniejszy, taki bardziej ciepły, drugi chłodniejszy, bardziej do konturu. I chciałabym, żebyśmy sobie przetestowali te dwa produkty. Tak więc czysty pędzelek, ach nie, będzie taki. I próbuję najpierw tego ciemniejszego. Delikatnie sobie tutaj wykonturować tą twarz. No jeśli ta paleta będzie tak super jak ta z cieniami, to na pewno się jej nie pozbędę i zostawię sobie ją. No ta z cieniami do oczu naprawdę wow. Super. Jakość super, bardzo mi się spodobała ta paleta. No i ta też jest bardzo ładna. Te brązy tutaj, bardzo nice. Dobra. Pracuję cały czas na tym chłodniejszym. On wcale taki chłodny nie wygląda na twarzy. Na twarzy wygląda na dość ciepły, jeśli ma być szczera, ale nie przeszkadza mi to. Nie robi jakichś plam, nie nakłada się jakoś nierównomiernie. Też bardzo taka satynowa formuła. Fajnie się rozciera tutaj. No, na razie jest nieźle. Bardzo ładny bronzer. Słuchajcie, naprawdę wtapia się jak marzenie, pięknie się rozprowadza. Czysta przyjemność, jeśli chodzi o aplikację. Wow. Dobra, no to przejdźmy od razu do rozświetlacza z tej samej palety. A spróbuję jakoś delikatnie właśnie, żeby sobie tutaj nie zrobić kuku, nabrać tego ciemniejszego, czyli tego, który mi się niestety skruszył, bo jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy, zresztą spróbuję Wam to, o właśnie, przesłoczować. Ten jest jaśniejszy, widać to, taki bardziej szampański, ten tutaj bardziej takie żółte złoto. O,
delikatnie się różnią pod tonem, natomiast no nie ma tutaj jakiejś takiej drastycznej, dramatycznej różnicy, jeśli chodzi o odcienie. I chciałam Wam jeszcze pokazać te bronzery. Tutaj jest ten chłodniejszy, tutaj jest ten cieplejszy i faktycznie widać różnicę tutaj sporą. Ten chłodniejszy nakładałam na twarz i wcale nie wygląda na chłodny u mnie. No, ten tutaj jest zdecydowanie cieplejszy. Niech będzie taki pędzelek. Precyzyjny, delikatny. Nakładam odrobinę tego skruszonego rozświetlacza. Wow! Klaudia, co ty mi wysłałaś? Jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, z tych palet. Naprawdę te palety są świetne. No, Hean, dobra robota. Natalie Beauty, super. Ten rozświetlacz, on jest trochę jakby taki półtransparentny. Tutaj nie robi się tafla, on połyskuje, ale raczej na zasadzie takich drobin brokatu, które są gdzieś tam rozrzucone. Nie wiem, czy to jest kwestia dlatego, że on mi się skruszył. Być może, gdyby może był w całości, to inaczej by się aplikował. A dzięki temu, no, podoba mi się, bo jest taki jakby właśnie taki brokatowy, ale wiecie, półtransparentny i no, daje taki fajny, z jednej strony subtelny ten błysk, a z drugiej strony jest bardzo wyrazisty. Osobiście mega mi się podoba. Ale żem tego nawaliła na nohal. Przegięłaś, Mizia, przegięłaś w tym momencie. Ty się, dziewczyno, uspokój. Zanim przejdziemy do ostatniego kroku w dzisiejszym makijażu, czyli do ust, no to jeszcze odrobinę różu. Bardzo lubię róż, aczkolwiek to jest pozycja, w zależności od preferencji, można pominąć ten krok. Tutaj mam bardzo budżetową paletę, słuchajcie, 17 zł chyba, 17-18 w Action, za, uwaga, uwaga, 5 produktów. Tutaj mamy i rozświetlacze, i róże. No i dzisiaj będziemy sobie miksować, myślę, te dwa tutaj. Natomiast tak, paleta, słuchajcie, naprawdę bardzo budżetowa, bardzo fajna puszeczka, jakość tych produktów jest super, jest to jeden z moich ulubionych produktów, jeśli chodzi o makijaż i jeśli chodzi o Action. Wracam do pędzelka, którym wcześniej nakładałam sobie bronzer i tym pędzelkiem delikatnie wciskam sobie róż. Po prostu lubię kolor na policzku, uważam, że zdecydowanie ładniej skóra wygląda, tak bardziej świeżo i dziewczęco z różem, aczkolwiek wiem, że no nie każdy lubi róż, tym bardziej w lecie, kiedy już i tak mamy na sobie, na skórze dużo kolorów. Ja bardzo lubię osobiście, tak więc nigdy nie pomijam tego kroku. Ale się błyszczę po tym rozświetlaczu, ale naprawdę, no, paleta miazga. Dobra, ostatni krok w dzisiejszym makijażu to usta i tutaj też mam 3 produkty z Hean, 3 błyszczyki, takie holo, nazywają się Duochrome Lip Gloss, Traveling Pigments i teraz tak, jakie to są odcienie? Hipnotyzujący efekt 3D na ustach, nawilża, pielęgnuje, nie widzę tutaj odcieni. Tak czy siak, jeden jest bardziej perłowy, taki biały, klasyczny, a drugi jest jasny róż, taki baby róż, no i trzeci jest bardziej taki róż z fioletem. I teraz tak, przesłoczujmy sobie je, bo chciałabym Wam je pokazać, jak one wyglądają. Ale ładnie pachną. No dobra. Oj, no tutaj tego brokatu jest naprawdę dużo, sporo. No i trzeci, ostatni. Ula la la la, tak to się prezentuje tutaj. Ten perłowy z różowymi pigmentami, takimi brokatu. Tutaj mamy róż, taki klasyczny, jasny baby róż. Natomiast ten fiolet jest bardziej taki duochromowy, taki holo bardziej, o, mieniący się właśnie bardzo mocno. No i tak się zastanawiam, w sumie mamy tutaj fioletowe kryształki, a nałóżmy sobie ten fiolet. A co? Oczywiście można nałożyć coś bardziej trwałego, natomiast powiem szczerze, ja nie lubię matowych pomadek w lecie, w ogóle nie lubię, a w lecie to już w ogóle. U mnie musi być błysk i musi być nawilżenie, usta mają być całuśne i takie właśnie połyskujące, żeby mogły odbijać światło i dzięki temu optycznie wyglądają na większe. I na sam koniec, jeszcze tutaj w kącik, bardzo kusi mnie
ten błękitny tutaj cień. Tak się zastanawiam, chyba odrobinę go wcisnę w kąciki, żeby było jeszcze bardziej tak pojechanie. Poza tym te świecidełka tutaj to są takie niebiesko-fioletowe, zielone nawet, w zależności od tego, jak właśnie pada światło, ale myślę, ten niebieski tutaj zrobi dobrze w tym kąciku, także działamy jeszcze na sam koniec z niebieskim akcentem. I na koniec, jako dopełnienie makijażu, piękny zapach. Tak, od razu lepiej. Nie wychodzę z domu bez jakiegoś zapachu na sobie. Po prostu jest to niewykonalne. No i tak oto prezentuje się efekt końcowy. Makijaż festiwalowy, makijaż nieco zwariowany, trochę rockowy. Na pewno na niejedną imprezę w lecie. Makijaż, który gwarantuję, jest długotrwały. I przyjdę zresztą do Was jeszcze na podsumowanie dnia, żeby pokazać Wam, jak makijaż się utrzymał na tych upałach. Dajcie proszę znać, co myślicie, czy taka wersja makijażu właśnie na imprezy, na festiwale, na koncerty Wam się podoba. Ja osobiście bardzo lubię tego typu makijaże, bo nie jest on jakiś przerysowany, zbyt kolorowy, jakiś taki, wiecie, mega przykuwający uwagę, a z drugiej strony jest na tyle wyrazisty i na tyle oryginalny, że tą uwagę przykuwa, ale nie strasząc tutaj jakoś chyba specjalnie. Dajcie znać raz jeszcze, co myślicie. Póki co zostawiam Was, ściskam, przesyłam moc całusów i widzimy się na podsumowaniu. Pa! Hej, przychodzę do Was na szybki update po całym dniu. Na moim zegarze godzina 19, a to znaczy, że mam ten makijaż na sobie 9 godzin. No i zobaczcie, tutaj nic wiele się nie zmieniło. Co jest ciekawe, w ogóle się nie wyświecam, to znaczy skóra oczywiście jest bardziej świeża, jest bardziej taka rozświetlona, delikatnie, wiecie, zaczęła pracować i zaczęło się wydzielać sebum, ale no zobaczcie, nie ma tutaj nic za bardzo, a nie matowiłam się przez cały dzień. Jeśli chodzi o błyszczyk, to reaplikowałam, aczkolwiek też już mi się starł. No, jadłam, piłam, generalnie funkcjonowałam, więc jest to zupełnie normalne, ale jeszcze gdzieniegdzie delikatnie po bokach, gdzieś tam po brzegach jest widoczny. Co bardzo mi się podoba, słuchajcie, to policzek i to, jak wygląda ogólnie tutaj kontur. Przyznam szczerze, paleta naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zresztą zobaczcie, naprawiłam sobie w ciągu dnia, miałam czas, więc tutaj tak reanimowałam, że tak powiem, ten mój biedny rozświetlacz, który był cały skruszony. No i tak samo jeśli chodzi tutaj o paletę z cieniami, o tutaj ten mój fiolecik, który zresztą naprawdę jest jednym z ładniejszych cieni w tej palecie, wygląda bosko. No i też trochę sobie go tutaj starałam się podratować, palety teraz schną, wysychają. Zobaczcie na oko, też tutaj nic się nie podziało, cienie pięknie się utrzymały, nie straciły na intensywności, nic się tutaj nie wykruszyło, nie powchodziło w załamanie, tak więc naprawdę wow, jestem pod ogromnym wrażeniem i serdecznie polecam. Słuchajcie, te palety Hean we współpracy z Natalie Beauty, no dobra robota, tyle powiem i jestem pozytywnie mega zaskoczona. Bardzo, tak jak mówię, podoba mi się ten bronzer, wygląda pięknie, mega naturalnie na policzku, ładnie się wtopił, nie porobiły się żadne plamy. Jedyne co straciło na intensywności, to rozświetlacz. Mam wrażenie, że w ciągu dnia on jakby uciekł z tego policzka, po prostu jakby się wykruszył ten brokat, te drobinki brokatu gdzieś tam uciekły i w efekcie, no tutaj ten blask już jest nieco subtelniejszy, delikatniejszy, ale mi to wcale nie przeszkadza, jest to takie czepianie się. Generalnie cała reszta naprawdę wow, makijaż przeżył, przetrwał upały, tak więc słuchajcie, jestem ready, mogę iść na Rammstein, myślę, że i ten koncert makijaż przetrwa. Także, a jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że sztacham się tutaj koszulką, bo cały czas wyczuwam ciągle jeszcze zapach, tak więc ten numerek, który dzisiaj mam na sobie, 17, też bardzo trwały i bardzo intensywny i tak jak mówię, szkoda, że nie możecie tego po prostu poczuć, bo naprawdę koszulka ciągle jeszcze mocno pachnie i tym chciałam się z Wami podzielić. No i to tyle, jeśli o mnie chodzi. Ściskam Was bardzo mocno. Jeszcze tak, hashtag miziaki na Rammstein, łączmy się. Jestem ciekawa, piszcie w komentarzach pod filmem, kto się wybiera na koncert do Warszawy, bo jestem mega ciekawa. Może się tam spotkamy? Kto wie? To tyle ode mnie, przesyłam całusy
Pa!